najpiękniejszy dział szkoły. Współczesny, trochę znany, ale jak świat światem, aby dostać się do szkoły, trzeba najpierw wstać, a tego większość uczniów nie lubi. Czasem pora testowania staje się walką z samym sobą, zwłaszcza gdy nie odrobiliśmy pracy domowej. Albo jesteśmy nieprzygotowani do klasówki. Każda wymówka jest dobra. Oto krótka historia z morałem. Przez drogę skierowaną do uczniów, których pociągają manowce i kręte ścieżki, tajemnicze i jakże niebezpieczne. Opowiedzą nam, jakie są wrażenia po pierwszym miesiącu nauki.
jakie mają wspomnienia z wakacji. Dowiemy się być może, jakie mają plany na przyszłość. Ale oto zbliża się jakaś dziewczyna. Przepraszam, jak ci się podoba w szkole? Siema morda. Spoko, spoko muda. Jakie nastroje po pierwszym miesiącu nauki? Luzik, tylko niektóre laski są trochę dziwaczne. A nauczyciele? A co tam będę ściemniać? Się pożyje, się zobaczy, spoko, jakoś się przytrzyma, nie będę wymiękać, co nie, gościu? No cóż, szanowni państwo, dzisiejsza młodzież posługuje się bardzo radowniczym językiem. Może porozmawiam z tym oto uczniem. Halo, chłopcze, mógłbyś tutaj podejść? Opowiedz nam już. Ach, proszę pana, i za co ja dostałem tą jedynkę? Za logiczne myślenie, za dobre wychowanie, za kulturę literacką? Miałem wskazać na mapie pieniny. Gdzie mogą być pieniny? Jasne, że gdzieś się może pienić, czyli nad Bałtykiem. Czyż to nielogiczne? Na drugie pytanie nie mogłem odpowiedzieć. Doprawdy nie mogłem. Jestem zbyt dobrze wychowany. Samo to pytanie nie może mi przejść przez gardło. Gdzie leży Świnoujście? Śmiejcie się, śmiejcie. Dziś kultura budzi śmiech. Ostatnie pytanie dotyczyło literatury. Zapytano mnie, jaki tytuł nosi nasza epopeja narodowa. Odpowiedziałem, że pan Mateusz, a Mateusz Tadeusz, różnica tylko minimalna. No i za co ta jedynka? Niech pan powie. Porozmawiajmy teraz z jednym z pracowników szkoły. Z nami pani Woźna. Proszę powiedzieć nam, jak zachowują się dzieci po wakacjach? Nauczyciele mieli miny jak gradowe chmury i nieraz grzmieli donośnym głosem.
Dla niektórych kończyło się to smutno, jednak wszyscy zachowamy w pamięci tylko te najpiękniejsze wspomnienia. I to już wszystko w dzisiejszych interwencjach. Z tego miejsca dla Państwa mówię Mateusz. Wykrętnik kim czym, ściągasz kiedy od kogo, gadulec o kim o czym, ziewasz o. Też mi coś, ja znam wersję na poziomie szkolnictwa wyższego. Polecamy ją szczególnie osobom starszym. Wygryźnik kto kogo, wykopnik kogo z czego, łapownik komu za co, pożycznik ile od kogo, kablowiec kto na kogo, zazdrośnik komu czego, podziwiacz o. Miło nam i zaproszenie na dzisiejszą uroczystość przyjął minister edukacji i sportu, pan Kleopas Bąk-Bąkowski. Panie ministrze. Panie. Panie ministrze, ostatnio bardzo dużo mówi się o reformie naszego szkolnictwa. Czy zechciałby pan uchylić nam rąbka tajemnicy? Jakich zmian możemy spodziewać się w polskiej szkole? Muszę przyznać, że w oświacie szykują się bardzo duże zmiany. Chcemy łatać dziurę w biznesie, w budżecie. I od przyszłego roku szkolnego planujemy, że zajęcia w szkołach odbywać się będą tylko w soboty. Myślę, że ta decyzja sprawi ogromną radość zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczona taką informacją. A co z realizacją programu nauczania, podstawy programowej, co z wynagrodzeniem dla nauczycieli i planowanymi podwyżkami, zwłaszcza, że przecież mamy kryzys? O to jestem spokojny. Proszę nie zapominać, że mamy już rozbudowaną sieć komputerową. Po co więc obciążać umysły, skoro wszystkie potrzebne informacje znajdują się w internecie? A co do nauczycieli, to uważam, że będą mieli tyle czasu wolnego, że mogą sobie dorobić na przykład wspierając surowce wtórne. Powiem pani, że myślimy iść jeszcze dalej i od 2022 roku planujemy skrócić naukę w szkole do 2 miesięcy, a wakacje wydłużyć aż do 10. Szkoły.
nieregularnej rady pedagogicznej. Stawiam także duży nacisk na pracę twórczą, będzie koleżanka musiała prowadzić tę pracę wyłączkę, w planie wyników, kryteria oceniania, wypełnić dobrze, pamiętać o wyrzutach, uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami i kontaktować się z panią psycholog. I oczywiście proszę o propozycję z tego procedurowania wyznika kocianej. Panie Róży, tu jest czy w przewodnicy? Nie. Wszystkich wybiało. Z dużą przerwę cały wyległ na boisko. Nie było końca śmiechom, krzykom oraz piskom. Wszyscy, co się w buzach powietrze puchali. Ci starsi, ci średni i zupełnie mali. Nagle gwar ucichł, lecz napięcie trwało. Wszystkim się zdawało, że to hałas trwa, a to echo grało, bowiem dzwonek rozrywki tej koniec obwieścił i wszystkich bohaterów w szeregi pomieścił. Uciszona się zwolna i oczy zwrócono na postać Walkera, bardzo umęczoną. Stał on bowiem na schodach, niby skamieniały, mocno przemęczony i nerwowy cały. Starając się opanować lud na wschód zdziczały, wszyscy więc uczniowie z zdania pobledli i spokojnie idąc w klasach swych zasiedli. Szanowni nauczyciele, drodzy pracownicy szkoły, wczoraj obchodziliście swoje święto, Dzień Edukacji Narodowej. Korzystając z okazji, życzymy Wam wszystkim dużo sił w realizacji powierzonych zadań, spełnienia zawodowych pasji, czerpania radości z wykonywanego zawodu i dobrych uczniów. Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki mogą nas nauczyć czegoś pożytecznego, że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swoją siłę, że miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni. Słowo miłość za ich troski, słowo wdzięczność za ich trud. Dar to skromny, dar uczniowski, wyśpiewany z serc jak z nut. Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz. Życzymy owocnej pracy, dużo zdrowia i życzliwości. Wasi uczniowie. Nie zawsze widzimy wszystko to,
to zrobić, żeby ta praca przynosiła efekty. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim. I życzę zdrowia, sukcesów, wytrwałości, bo to chyba jest w obecnych czasach tak wielkich zmian i zawirowań bardzo ważne. Mam tutaj podziękowania w kopertach dla nauczycieli i chciałabym wręczyć je właśnie w obecności również.